Cześć, witam na kanale Dbamy o Bramy. Dzisiaj zaległa rzecz z jesieni, a mianowicie czyszczenie, konserwacja i pielęgnacja tych drzwi za mną. Jesteśmy przed siedzibą firmy Gawra. Za mną drzwi firmy Weekend, stalowe w oklejenie PCV, dwukolorowe z przeszkleniem i z aplikacją stali nierdzewnej. Mieliśmy to zrobić jesienią, niestety nie zdążyliśmy, mrozy nam pokrzyżowały plany. Dzisiaj temperatura już na to nam pozwala, więc co będziemy robić? Umyjemy drzwi, przygotujemy do konserwacji, zakonserwujemy i przesmarujemy. Wszystko wykonamy przy pomocy środków marki Dbamy o Bramy. Tutaj mamy te środki, czyli aktywna piana do czyszczenia, zmywacz techniczny bez acetonu do dodatkowego czyszczenia z mocnych zabrudzeń i przygotowania powierzchni, silikon techniczny jako zabezpieczenie powierzchni, konserwacja, zabezpieczenie uszczelek, serum do okuć, czyli skoncentrowany smar silikonowy z PTFE do przesmarowania okuć. Oczywiście do tego nasze czyściwo celulozowe. Bardzo wydajny, mocny, papierowy ręcznik, który świetnie sprawdza się w codziennych pracach domowych, jak i w warsztatach, jak i na budowie. Oczywiście rękawice ochronne to są bardzo mocne rękawice nitrylowe, wielokrotnego użytku, z długim mankietem, dzięki czemu mamy zabezpieczone rękawy naszych ubrań, biżuterię, zegarki i tym podobne rzeczy. Ja oczywiście zaopatrzę się jeszcze w okulary ochronne i powiem Wam kilka słów zaraz na temat samych środków, a potem zabiorę się do pracy. Na przebitkach będziecie widzieli, jak drzwi wyglądają przed czyszczeniem i po. Kilka słów na temat okoliczności, w jakich się znajdujemy. Przed naszym biurem jest podjazd szutrowy, obok jest sklep z narzędziami, śrubkami, więc jest tutaj bardzo duży ruch pojazdów. Zwłaszcza w okresie wiosna, lato, jesień, pył, kurz z podłoża szutrowego wzmagany wiatrem bardzo brudzi nam jak elewację, tak i stolarkę w tym drzwi. My specjalnie jesienią troszeczkę wstrzymaliśmy się z czyszczeniem drzwi, więc one są mocno brudne. Proszę tylko nie pomyśleć, że tak jest na co dzień, ale specjalnie dla naszych celów pokazowych taki stan stolarki będziecie widzieli. Nasze środki bardzo dobrze sprawdzają się po budowie, w przygotowaniu stolarki, ślusarki do użytku, ale też w codziennych, bieżących pracach czyszczących, konserwacyjnych. Więc jeśli przed świętami planujecie grube porządki, polecam, skorzystajcie z tych środków na naszej stronie dbamyobramy.pl. Na pewno czeka na Was przedświąteczna, wiosenna promocja. Kilka słów na temat środków. Aktywna piana to jest uniwersalny środek czyszczący, oparty na naturalnych składnikach. Jest to aerozol, który po naniesieniu na element wytwarza pianę. Uniwersalny środek, więc możemy czyścić nim metal, drewno, tworzywo, gumę, szkło, materiały, tapicerkę i tym podobne rzeczy. Na co dzień używamy go też w domu, więc jest to jeden środek, którym możemy potraktować kilka różnych tworzyw naraz. Nie wymaga spłukiwania, jest bezpieczny dla wszystkich powierzchni. Z ciekawostek powiem, że bardzo fajnie się sprawdza do usuwania komarów z reflektorów samochodowych, tych zaschniętych po długiej trasie zwłaszcza. Bardzo dobrze usuwa nam zaschniętą trawę z kosiarki, fajnie czyści tapicerkę, jako podstawowy codzienny środek do czyszczenia zdaje egzamin. My bardzo często używamy go do czyszczenia stolarki, w tym drzwi, ram okiennych i też powierzchni bramy garażowej w przygotowaniu do konserwacji. Na trudniejsze i mocniejsze zabrudzenia, a także na usuwanie smarów stosujemy nasz zmywacz techniczny. Jest to bezpieczny dla wszystkich powierzchni środek czyszczący, nie zawierający acetonu. To jest bardzo ważne, bo możemy czuć się bezpiecznie czyszcząc nasze bramy garażowe, drzwi, okna, elementy automatyki, ale też wiele elementów w domu.
Nie ma obawy, że rozpuścimy czy naruszymy strukturę. Może wyjątkiem tutaj jest stolarka drewniana, której lakiery rządzą się swoimi prawami i tutaj bym zwrócił szczególną uwagę, jeżeli chodzi o zastosowanie tego środka. Po co nam zmywacz techniczny? Usunięcie starego smaru z okuć okiennych, drzwiowych czy bramowych. Przygotowanie powierzchni pod zabezpieczenie, czyli pod silikon. Odtłuszczanie powierzchni, usuwanie naklejek. Trudniejsze smary, zaschnięte razem z brudem. Środek, jak mówiłem, jest bezpieczny i można go z powodzeniem w domu, w warsztacie, w firmie, w zakładzie pracy stosować. Silikon techniczny. Jest to środek specjalnie dobrany pod kątem stosowania w stolarce okiennej, drzwiowej, bramowej. Dlaczego? Jako silikon jest naturalnym blokerem UV, więc zabezpiecza nam powierzchnię przed blaknięciem koloru. Po nałożeniu ten kolor nam bardzo często ładnie przywraca tą głębię i blask. Środek jest antystatyczny, więc po jego użyciu kurz, brud będzie zdecydowanie wolniej nam na naszej powierzchni osiadać. Jest to świetny środek do zabezpieczenia gumy, tworzyw sztucznych przed kruszeniem, przed parcieniem, przed tą naturalną korozją. Właściwości smarne silikonu pozwalają na doraźne przesmarowanie okuć okiennych i drzwiowych. My ten środek stosujemy jako środek zabezpieczający już powierzchnię bramy, ramy okiennej, uszczelek właśnie po umyciu i odtłuszczeniu naszym zmywaczem technicznym. Ostatnim środkiem jest serum do okuć. Jest to skoncentrowany środek do smarowania okuć okiennych, bramowych i drzwiowych. Jest to mała tubka 8-gramowa smaru silikonowego z PTFE. Jest to smar o przyjemnej konsystencji, nie jest tłusty, nie zostawia śladów, nie brudzi, nie łączy się z brudem, nie łączy się z kurzem, a jednocześnie bardzo intensywnie i skutecznie smaruje nam okucia, rygle furtek, zamki w drzwiach. Nawet pokusić się mogę o delikatne smarowanie wkładek drzwiowych. O jego zaletach powiem Wam w następnych materiałach. Czyściwo celuluzowe jest to czyściwo, które stosujemy do zarówno lekkiego, jak i ciężkiego zabrudzenia. Stosujemy to zarówno w delikatnych przypadkach, jak i w takich serwisach bram przemysłowych, gdzie musimy usunąć stary smar, jakieś tłuste plamy, trudno schodzące zabrudzenia. Środek jest oparty, czy ręcznik można powiedzieć, jest oparty na celulozie, ale jest bardzo mocny. Później zobaczycie, że można go kilkukrotnie, tak jak ścierkę, wycisnąć i jeszcze raz użyć. Jest zdecydowanie naszym faworytem, jeżeli chodzi o środki, materiały wspomagające czyszczenie, smarowanie i konserwację. Rękawice nitrylowe. Są to rękawice, zresztą nie będę o nich mówić, wiadomo, wszystko na ten temat. Zabieram się do pracy. W międzyczasie będę opowiadał, co robię. Część rzeczy przyspieszymy, ale szczegóły i efekty zobaczycie w materiale końcowym. Przystępujemy do pierwszych czynności, czyli aktywna piana, czyścimy całą powierzchnię skrzydła, okucia, uszczelki, ościeżnice, usuwamy zabrudzenia. Oczywiście wszystkie grubsze pyły wcześniej wymiotłem. Nasze czyściwo, rękawice ochronne i oczywiście okulary zabezpieczające oczy. Wstrząsamy puszkę, nanosimy na element i działamy. Ze względu na dosyć duże zabrudzenie, poprawię jeszcze raz. Do silniejszych zabrudzeń i zabrudzeń, które wniknęły w pory, warto użyć szczotki.
drzwi wraz z elementami umyte. Przystępujemy do odtłuszczania powierzchni zmywaczem technicznym i do usunięcia mocniejszych zabrudzeń, w tym pozostałości naklejek, klejów i innych elementów. Drzwi zostały umyte, odtłuszczone i przygotowane do nałożenia silikonu. Silikon, przypomnę, że ma za zadanie zabezpieczyć tą powierzchnię, wyciągnąć głębię koloru, zabezpieczyć też elementy z tworzywa sztucznego bądź aluminium, troszeczkę przesmarować okucia, zabezpieczyć uszczelki przed parcieniem, przed korozją, przed starzeniem się. Aplikacja prosta, czyli nakładamy albo bezpośrednio na skrzydło drzwi i elementy, albo na ściereczkę i nadmiar usuwamy, rozprowadzamy równomiernie po detalu. Ostatni etap prac, serum do okuć, już taka niewielka ilość smaru wystarczy, żeby przesmarować nam rygle. Przed smarowaniem rygli oczywiście powinniśmy je wyczyścić i odtłuścić. Robota skończona na wyczyszczenie. Drzwi z dwóch stron wraz ze ścieżnicą z podwójnym czyszczeniem strony zewnętrznej. Poszła nam niecała puszka aktywnej piany. Około 2/3 zmywacza technicznego. Tutaj szczególny nacisk położyliśmy na czyszczenie i odtłuszczenie uszczelek. I około połowa silikonu do zabezpieczenia powierzchni. Na przyszłość tego środka na pewno pójdzie mniej, czyli około pół puszki zmywacza, 1/3, przepraszam, pół puszki aktywnej piany, 1/3 zmywacza, 1/3 silikonu. Przy pierwszym takim procesie zawsze tych środków idzie więcej. Te same środki, jeżeli chodzi o bramy garażowe, na taką bramę 2,5 na 225, zazwyczaj schodzi jedna puszka piany, jedna puszka zmywacza i jedna puszka silikonu. Czyli na bramę 5-metrową na pierwszy raz trzeba liczyć to razy 2. Późniejsze poprawki to tak naprawdę przemycie, przetarcie, odtłuszczenie delikatnie zmywaczem i poprawienie silikonem. Częstotliwość takich prac jest zależna od miejsca. U jednego z klientów po około 15 miesiącach jeszcze nie było konieczności poprawek, u innego z kolei po 4 miesiącach z racji tego, że ma podjazd szutrowy, to po 4 miesiącach już trzeba było tą operację poprawiać. Wszystko przez piach, wiatr, kurz, który zawiewa i zdziera nam tą powłokę. Dajcie znać w komentarzach. Zapraszamy do zakupów. Szukajcie naszych wiosennych, przedświątecznych promocji. Jeśli macie pytania, dzwońcie, piszcie, mailujcie, zapraszamy na nasz kanał Dbamy o Bramy. Jesteśmy na Facebooku, na YouTubie, Instagramie oraz TikToku. Zapraszam i do zobaczenia.